Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną siostra. I my gramy w jaką grę? Nie ma siostra już żadnych przywitań. Tak, i siostra powie, w co gramy. Ryzyko deszczu 2. Dokładnie. Ryzyko deszczu 2. Ponownie jesteśmy. Dzisiaj moja kolejna mult. I zobaczymy, jak działa ta puszka na kółkach. Siostra testuje sobie bandytę. Powiem ci tyle, siostra. Jeśli chcesz drugi atak odblokować, czyli taki bardziej precyzyjny niż shotgun. Wiem. Spróbuj 15 wrogów, spróbuj w pierwszej planszy. Na spokojnie. Ja w tym czasie będę sobie robił bryry. Gwoździami. Bo co ciekawe, ty się strzela gwoździami. Nie jestem orecz. A jakimś super krwawieniem, które możesz nakładać twoim przyciskiem drugim. Potężny jest, ale no. Mm-hmm. A bandit kill monster with 20 stacks of hemorrhage. Właśnie będę próbował to zrobić ostatecznie za jakiś czas, bo to odblokowuje mi drugą wersję ataku pobocznego, więc no. Wiem, ale póki właśnie co... sprawdziłam. Ha? O, sklepik. Wiem, że to jest prędkość światła. Ej, mi się to podoba jak na razie. Yeet! Nie jest tak źle. Tego golema od razu ubije, czy nie? Nie, nie, od razu nie. W tych mniejszych, standardowych wersjach oczywiście, ale golema raczej nie. Do tych szarych, czy te nie właśnie, to to może spokojnie. No, dobra, już sobie odjeżdżam. Już nie. Sobie odjeżdżam, nie krzycz na mnie. Zostawiam ci ich tutaj i jadę w siną dal. Nie płacz za mną, nie będę ci pomagał, obrażam się. Ja tak poważnie, powodzenia w odblokowywaniu achievementa. Ja w tym czasie zajmę się tutaj walczeniem. Co byś radził dla niego kupić? To jest ciężki wybór. Na pewno nie opłaca się tych strzykawek. Jeśli jest łom, to chyba łom jest dosyć dobry, tak mi się wydaje. Jest łom. A co innego? Przerwało się moje combo. Aha, no niestety. Zdarza się. O, a ja się właśnie zderzyłem z golemem, jako autko. I nie wiem, może nie jest to najlepsze dla mnie, ale to nie jest zła postać. Bot. Się, na pewno to jest postać bardziej zależna od przedmiotów niż co niektóre inne. Jak chociażby bandyta, moim zdaniem, ale tak. A właśnie, przedmiotów. Chyba nie znalazłem żadnego jeszcze. Największy problem. Ty mi właśnie przybiegłaś tutaj to, że... i zabierasz moje biedne zabójstwa, jedyne, na które ciężko pracuję? Nie, ja tylko płomyki. Okej, dobra. Bo nie możesz tutaj kupić sobie chyba. Chwila, tutaj możesz kupić w tym miejscu, gdzie zaznaczyłem sobie łoma. Shield generator jest. Ale ja zaznaczyłem shield generator, ale tam też jest łom. Ogólnie mówiąc. Okej, mam 61 pieniądzów. Golem. Już pomagam. No nie już... trafiłam! Zderzam się z golemem, bo to jest standard. I potem gwoździami w niego. Nie, to jest jest fajna łom postać. I jest nożyk. Co lepsze dla mnie? Nożyk czy łom? Przez charakter twoich ataków chyba lepiej łom. No pamiętaj, że ja nie jestem ekspertem, ja grałem raptem 2-3 razy tym bandytą? Tak, właśnie zapomniałem wspomnieć. Oczywiście pomyśl z tym... Nie graliśmy. Mieliśmy niby grać, ale nie graliśmy trochę. Więc tak, to ja jadę szybko szukać jakichś skrzynek, bo nadal nic nie mam. Znalazłem teleporta, skrzynek nadal nie ma. Ja żadnej skrzynki nie widziałam. Ale widział, ale były dwa sklepy przynajmniej. O, jest skrzynka? Czyżby była? Mam skrzynkę. Który dostaje... Sticky Bomb. Nie jest źle. My już znamy chyba wszystkie te białe przedmioty. No pewnie tak. Tak w sumie. Tak, a ja myślę. Zapominam liczyć ile tych... właśnie, w sumie mam. Sticky Bomby i tym podobne to są chyba świetne na tego bota. Z tym jego, wiesz, tym serią... Mega Pew, że tak nazwę. Raz. Dwa. To ty spokojnie ćwicz tutaj to. Trzy. Wiem, że powinniśmy się śpieszyć, ale no, przeżyję. A ja potwieram skrzynki w tym czasie. Co my tu mamy? Okej, leczenie się jak jestem poza obszarem niebezpieczeństwa, przyda się. Raz.
A apteczka? Nie pamiętam jak działali, tak wezmę? No dzięki, przerwałeś mi moje combo 1. No wybacz, no ale... Jeden. Jak tak już wszystko wokół mnie, to co ja mam robić? 2, 3, 4. Naprawdę, spróbuj. Ale ode mnie, bo ja też chcę trochę powalczyć. 1, 2. Co mamy? O, misiek, przyda się. Nie umiem tym grać, nie gram tym więcej. To jest otworzone, no, czy nie? Nie musisz, nie. Nikt ci nie każe przecież. A nie, jednak jest otworzone. Łaz. 2. Ja tego dużego się pozbędę. Dobra. 3. Ale tych niebieskich to nie moje lubisz. 4. Wiem, już próbowałam. Mówię to po prostu z premedytacją, bo no, kojarzę po prostu, jak jaki przeciwnik wygląda. I wiem, co dobijesz, co nie. Na pierwszej planszy w szczególności. Boing. Okej, zepsułam combo, oczywiście. No spokojnie, nie przejmuj się, wiem, że to nie jest najprostsze. 1. Nie musisz tego 2. Robić, pamiętaj. Możesz to zrobić 3. W dowolnym innym momencie, nie musisz teraz. 4. Więc naprawdę, nie przejmuj się tym. 6. 7. Jak się okaże, że przez to, że zadałam tą swoją niewidzialnością obrażenia, mi tego nie zaliczy, to się wkurzę. No coś... Niestety nigdzie nie sprawdzisz tego. Wiem za to, że wchodzimy już na medium prawie. Przez to, że bym miał achievementa. Dobra, to możesz nawet... już teleport. No. Ale nie mogę, jestem nie wiadomo gdzie. Daleko. Skrzynkę zobaczyłem i próbuję się do niej dostać. A u mnie ani wrogów, ani skrzynków. No, u mnie skrzynka. I kilku wrogów, ale... No. O, ja mam tylko 2 generator tarcz? Czyżby? Tak, generator tarcz. Fajnie, przyda się. Tak. No świetnie, a jak się pojawił wróg, to taki, którego nie mogę ubić. A w ogóle mam dużo więcej przedmiotów niż ty tym razem. Po prostu na następnej planszy się trzeba będzie dać, bo wykupuję, jak to się nazywa. A skrzynki alternatywne. Dobra, lecimy, bo nie dam rady tego zrobić po prostu. Dobra, nie przejmuj się, mówiłem. I tak ta broń, powiedzmy, jest dobra, ale zależy od tego, co tak naprawdę chcesz robić. Dwa. Bo ta obecna twoja jest dobra na krótszy zasięg, tamta jest na daleki zasięg w sumie, tak uproszczając. 5, 6, 7, 8, 9. Najłatwiej się na płomieniach tych farmi. Oczywiście, z tym się zgodzę. 11 czy 10? Nie wiem, załóżmy, że 11. A takie chochliki czerwone, które robią piu we mnie ogniem, je ubiję, czy nie? Czerwone? Fioletowe na pewno, czerwone chyba są już z tych eltarnych, więc... Lepiej ja je trochę posłabiam, więc dobijesz po prostu, na resztę z HP. A ja ich HP nie widzę. To powiem tak, dobra, tego czerwonego blisko mnie... Jeszcze nie. Chwila, muszę się zderzyć z tymi dużymi. Tego dużego bliżej, tego, który we mnie celuje, dużego możesz dobić. Jest! Dobra, idziemy do teleporta szukać. Okej. Okay. Z powrotem. Bo kojarzę, że gdzieś tu był. Źle. On był tam bardziej chyba. Chyba to... Dobra, ja widzę go. Jadę w jego stronę. Okej. Okay. Przy okazji, w wolnej chwili zobacz moją kolekcję przedmiotów. Podoba ci się? Już sprawdzam. Wow! A zobacz moją! No wiem, dlatego mówię, że na samej planszy, jeśli będziesz chciał jakieś skrzynki, coś, to mów, tak ale będę ci je otwierał. Ale ja szczerze przedmiotów. Szczerze potrzebuję, moim zdaniem. Szczerze, no tak, bandyta jest właśnie o tyle fajną klasą, że bez przedmiotów też sobie radzi. Dobra, tak aktywujemy. Ja mogę dednąć. A ja nie, ja bym robił piu. O nie, jakiś nowy wróg. On jest czyżby fajny. Mieliśmy, bo już nie kojarzę. Nie, biłam go raz przecież. A, okej.
Idę mu od pleców. Dobra. Nie, piękne, piękne. O mój piękne. Boże, ile ja od pleców bije. Jesteśmy niby na medium. Ja mu od pleców biłam? Ale wydaje mi się, że to medium, insane i tak dalej, to naprawdę chyba tylko spałem przeciwników, jak tak myślę teraz o tym. Tak. Też mi się tak wydaje coraz bardziej. Ale dobra, udało nam się bez problemu. I jaki przedmiot tam wypadł? Nie wiem. A to zobacz w wolnej chwili. Nie widzę przedmiotu. Kwiatki. Dobra, są kwiatki leczące, to mogę ja je wziąć, bo to i tak po prostu kwiatki będą na teleporcie. Albo ty możesz je wziąć, jak wolisz. To ja wezmę jeden. Weź oba, najlepiej chyba stakować po prostu. Dobra. Na jednej postaci. Jak mówię, to jest takie globalne dla wszystkich, więc to nie ma znaczenia, kto to będzie miał tego do końca. I muszę myśleć tak, bocik, fajna postać. Nie do końca mój styl, ale tak fajna. Nie, nawet. Ten bandyta też okej, okay, ale no, wiesz, że to nie mój styl grania. Nie, ja powiem wprost, ja botem mogę grać, oczywiście. Zarówno bandytem i botem mogę, bo ja obie postacie są super. Tylko na pewno jeśli chodzi o bota, wydaje mi się, że tutaj dobrze by poradziły sobie te pociski antybossowe. Na tym. Mhm. Tak. Popatrz na moje przedmioty. Ja widzę. Zawsze jeśli będziesz chciał, to możesz te kwiatki potem powymieniać na coś innego, jeśli będzie drukarka zielonej jakości. Mhm. Na ukulele najchętniej. W sumie jak tak myślę ukulele, pomyślę sobie nam. Dasz na tym. O, to ja coś robię. To byłoby ciekawe. Co? Otworzyć ci to? Jak możesz. Jak będę miał pieniądze, bo wiesz, na razie chyba z każdą planszą nam się resetują. I dron jest też. Missile drone. Ja, dron atakujący, okej, okay, dobra. To ten, na razie się rozchodzimy, bijemy i jak trzeba będzie, co ci mówię, podokupuję przedmioty. Ja na razie tutaj będę z tobie farmić. No ja będę polował też na wrogów, oczywiście. I muszę przyznać, strasznie nieprecyzyjne są te gwoździe. Wiem, dlatego mi nie pasują strasznie te gwoździe. A jednocześnie fajnie, są lepsze duże cele, od bo tego. Łatwo trafiać. Na przykład na bossów właśnie są idealne. Uwaga, uwaga, błagam, muchę. Forging fruit. Kill on use. Seriously. To nie jest takie złe, takie leczonko, jak jest krytycznie potrzebne. Dobra, jak znajdziesz jakąś skrzynię, czy coś pamiętasz, by mi o tym mówić? Mhm. Bo już stać mnie na to. I ja z chęcią ci dam nawet. Ale no. Jest jakaś miejsce wymian. Zaraz ci powiem, co to jest konkretnie. Bo widzę tu właśnie drukarkę, ale chyba jest białej jakości, więc nie jest aż taka idealna dla ciebie na ten moment. Ja wymieniasz białe na generator tarcz, chyba. A to dla ciebie fajne. Tak, tylko że ja mam dobre białe nawet. Chociaż może generator tarcz byłby lepszy, nie wiem. Ciężko mi stwierdzić, na razie tak czek nie korzystam. Zamiast tego wolę pojechać i mamy kolejne. Och! Strzykawki! Co? Strzykawki? Nie wiem, czy wymieniać moje białe na strzykawki, czy nie, bo to może być dziwne. Wiesz co, ja spróbuję jedną strzykawkę wziąć dla bandyty. Nie, to się nie opłaca i tak masz, nie przyspiesza ci to generowanie pocisku, więc nie ma sensu. A, okej. Okay. Moje. I otworzę ci dużą skrzynkę tutaj, proszę. Ja mogę otworzyć małą. Nie, ale... Energy drink kwiatek, i kwiatuszek. Naprawdę? Dobra, ale ja myślę, czy to warto brać, bo nie wiem, czy do tego to ma sens. I nie wiem, czy właśnie sens sprawdzać, czy to ma sens do, powiedzmy, do tego, o co teraz robię. Nie wiem. Może to ma sens do harpuna bardziej. W sumie tak, do tego może mieć większy sens. Tylko mam dużo dobrych przedmiotów, nie wiem, czy chcę ryzykować. Więc zaryzykować siostra, czy nie? Nie wiem, ale ja bym radziła się pospieszyć, bo wkraczamy na hardo. Dobra. Dobra, może zabierz mi te... Zabrał apteczkę, nie jest najgorzej. I zaraz zobaczę, uwaga. Apteczka nie jest najlepsza. Okej, okay. Strzela tak. A teraz? Nie wiem, czy jest różnica. Niewielka jest. W tym jest różnica, w tym ją da się odczuć. Więc nie jest aż tak źle. Czy więcej z ciekawego dobrał? Chyba nie, ale no, zawsze mam cokolwiek. Więc szukam teleporta szybko. A! Okej. Okay.
A widzisz jakieś skrzynki lub coś? Widzę drukarki. Mnóstwo drukarek. Kolejną widzę tam gdzieś dalej. Która drukuje, zaraz zobaczymy na co. Na apteczki. Naprawdę? To nie jest aż takie opłacalne. I tutaj jest... tutaj drukuje na łomy. Jeśli masz coś, co możesz na łom wymienić. Tak. Trzeci łom i trzeci kwiatek. No ja nie wytrzymię. Dobra. To aktywować portale już? Tak. Szukamy jeszcze skrzynek, może gdzieś są? Ja bym aktywowała w sumie. Dobra, dobra, to dawaj, dawaj. Chociaż nawet w połowie harda nie jesteśmy. Z czym walczymy? Okej. Okay. Dobra, to jest ten słoik, który będzie mógł się regenerować później. Ja spróbuję go od tyłu zajść. Tylko gdzie on ma tył tak naprawdę? No tam, gdzie nie ma... Tam, gdzie ja chyba stoję. Nie wiem. Tak czy jak powinniśmy go pokonać. I jeśli będą tam dwa słoiki, bierze się. Te słoiki dadzą ci nieśmiertelność. Jeśli dwa razy wypadną z jego słoiki. Oj, właśnie, teraz się regeneruje. No, nie mogę się ruszyć! Bo tak, on działa, on cię wciąga tam, żeby się regenerować z ciebie. Jest. Przeżyłam. Dobra, na szczęście przeżyliśmy właśnie, ale tak. Uwaga! Zabiłam go! Bierz dzbanek, nie bierz ma. Dzbanek. Dzbanek jest twój na pewno. O mój Boże, to jest faktycznie unpokonable. Ja miałem podwójny taki dzbanek, pamiętaj o tym ostatnio, wtedy kiedy udało się przeżyć do czwartej. Nie pamiętam jak to działa, więc ciężko to stwierdzić, ale ja to wezmę sobie. Zobaczymy. A, jak dostaję obrażenia, to mogę eksplodować w falę żletek. To w sumie dobre, bo ty powinieneś być bliżej niż ja. No pewnie tak, chociaż to też jest, dobra, powiedzmy... A nie, jeszcze chwilę. No jeszcze chwilę. Dobra, przy okazji widać tutaj coś fajnego. Nope, więc można już chyba chodzę. Jechać do fali numer 3. Krainy numer 3, jak złotych zwykle. Nie no, muszę przyznać, jak mówisz o tym bocie, to wydawał się trochę nudniejszy, gorszy. Nie jest aż taki zły. Powolny jest, to prawda, ale... Nie, to... Mi w ogóle bot nie pasuje. Okej. Okay. I ma prawo, bo każdy ma inne preferencje co do swoich postaci. I to jest właśnie fajne w ludzkości, że wszyscy nie lubią dokładnie tego samego, bo inaczej to byłoby nudne, bo wszyscy by chcieli to samo. Snajpie w tego golema, którego bijesz właśnie. Is! Halo! Zgłaszam reklamację, zderzenie się nie zaliczyło. Oh no. Czyli masz pasję jako ten robocik. No zderza się ze wszystkim, oczywiście. Wiesz co, jednak mi się podoba ten bandyta. Okej. Okay. Jeśli też wolisz na dystans bardziej strzelać, to ten drugi jest lepszy na dystans. Bo teraz masz shotgun. No właśnie, wolę na dystans. To tak, to ten drugi atak będzie dla ciebie lepszy. Okej. Okay. Bo tutaj bijesz 5 razy 100. Mi się bardzo RK podoba. A RK tak, RK jest świetna, z tym się zgodzę. Że ten robot nie ma tak naprawdę RK, chociaż... Dobra, z drugiej strony to też nie jest takie złe, bo za co dwa podstawowe ataki fajne dosyć. O, teleportera znalazłem. Okej, okay, ja już... Skrzynki medyczne. W sensie drukarka czy co? Dwie skrzynie medyczne, czyli te skrzynki, z których będą leczące rzeczy. A, dobra. To bierz jedną, ja biorę drugą. Okej, okay. Ale tylko najpierw dwa golemy muszę pokonać, które mi tutaj przeszkadzają. Ja zaraz przyjdę, bo jednym się bije właśnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja właśnie tutaj jednego pokonałem, drugiego wiesz, jeszcze ja biję. Ja wolę z pleców dziada. Mhm. Okej, okay. O jedną skrzynkę medyczną otwieram, zobaczymy kurde. Co tam będzie zaraz. O, najgorzej, ślimak. On leczy ślimak? Fajnie poza bitwą, ale no trzeba być poza bitwą, żeby to było sensowne. W tej grze nie da się być poza bitwą. Imp! Wiem, widzę gościa, spokojnie. Drugą skrzynkę medyczną też otworzę i albo ci ją zostawię, albo wezmę, zależy od tego, co to będzie. Uwaga, druga skrzynka medyczna, kotlet! Zobacz, jak fajnie ci się na brzuch przyklei. A jak mam to niby zobaczyć? Przecież tego się nie da, ale dobra. Dobra, to ja. Ja wziąłam, na bebzo na mnie się przykleił. Okej. Okay. O nie, golem idzie, trzeba się z nim zderzyć. Bum. Od razu lepiej. Nie, podoba mi się.
A najlepsze jest to, że mam przedmiot, który leczy za zadawanie obrażeń. Co prawda po jeden punkt, ale na tym to dużo mnie leczy. Nawet jeśli to jest jeden punkt życia. Tym bardziej, że to jest minigun. Tak. Wiesz, co w ogóle by się przydało? Focus Crystal. Jak ja i tak blisko stoję, bo to jest niecelne, to Focus Crystal byłby świetny. Pierwsza postać, do której pasuje nam Focus Crystal. Ale zaczynam się mnie zaskakiwać. Jakoś dużo doświadczenia z tym nie mamy, no dosłownie... Ile łącznie przegraliśmy? Może z 3 godziny max? A już zaczynam, powiedzmy, jakoś za... Nic koło 3 godziny. Siostra, co to jest? Już to opłacam. Masz 2000? A nie, no to partimy! Ja mam 800 coś! Hej, ale co to jest? Nie wiem, ja chcę to opłacić, bo mnie to ciekawi. Powiem tyle, mnie na to nie stać i raczej nie będzie mi stać za szybko, ale jeśli siostra chce farmić, to farmi. Okej, no ja mam 700, ale nadal nie są 2000. I w ogóle, wydaje mi się, że z tymi gwoździami jestem w stanie imp pokonywać bardzo łatwo. Przez to, że jak nawet podchodzą, to wiesz, zaspamię ich tymi gwoździami, zanim coś złego się stanie bardziej. Ja sobie to zaznaczę. O, teleporter. Okej, przecież go oznaczałem wcześniej. No ale ja nie pamiętałam, że on tu stoi. Okay. Dobra. Ale ja tu walczę teraz z golemami i mam jeszcze krowę. Co? Ja też walczę właśnie z golemami dwoma. Już pokonane, więc już biegnę ci na pomoc. Dobra. No nie, spokojnie, ja sobie poradzę. Ja jestem tak... Wydaje mi się, że moja postać jest tak rozwinięta, że sobie będę radził mniej więcej tutaj. Nie mówię, że ja przeżyjemy. Ja sobie radzę mimo braku przedmiotów. Wiesz, bandyta jest mocną klasą. I nie dziwię się, że może jak to się nazywa... Żeby dobrze dać, bo on się opiera na backstabach i właśnie takich atakach z ukrycia. Więc tak. Muszę kiedyś zagrać z jakimś łotrzykiem w D&D po Pathfinderze. No to nie będzie aż takich przyjemności jak to tutaj całkowicie, ale jak najbardziej polecam. Łotrzyk, w szczególności jeśli chodzi o Pathfindera, bo dla tych, którzy nie wiedzą, ostatnio się przerzuciłem bardziej na Pathfindera niż D&D. Jest naprawdę ciekawy. W D&D trochę nudniejszy, ale no. O, ukulele. Ja chcę zobaczyć, jak będzie to ukulele działało, wiesz, na moich gwoździach. To będzie pięknie działać, wiesz o tym. Możemy, że tak. I jeszcze sklepik, tu mam i zwykłą skrzynkę. Nie, dobra, to jest drukarka. Mam 1600. Można kupić misia albo talizman. Biorę talizman. Ty kupuj, ja nie mogę. No wiem, siostra, wiem. Trochę mi smutno z tego powodu, ale no niestety. Rozumiem, to była moja robotem. Decyzja. Wiem, powiedzmy się tu bawię robotem. Za często pewnie go nie będę używał, zędzicie? Co to jest? Generator tarczy, chcesz? Nie mam tego, wiesz. Dobra. Wypadły mi baryłki złota, mam 1835. Dobra, o, kolega Ruin... Nie Ruin Guardian, nie ta gra! No tak, wszędzie ci się to wpycha. Wiedziałeś, że to się zdarzy. No tak, ja tylko na to czekałem. 1875. Czerwony grzyb jakiś mi wypadł. Bierz! Wziąłem. To jest to, co ja miałam za Feranimo. Znaczy nie Feranimo, tylko macho. Okay. Taki czarno-czerwony? Tak, czarno-czerwony grzyb. To ja miałam to za macho. Okej, i teraz tak. Już mam prawie, już mam 2000. Kupię to? Jeszcze jakiegoś losowego? Co tu mamy? Medkit. Nie najlepiej, ale zawsze będzie można przydrukować. Teraz kupuję. Okej. Starki, chodź do mnie. Kupuję. No dobra, dobra. Już jadę, tylko już jadę. Muszę się pozbyć. Już jadę cię na ratunek, siostra. I cóż, mam nadzieję, dobra. Że... jesteś daleko? Że jesteście tak samo fajnie wam się to ogląda, jak nam się gra, bo my jesteśmy naprawdę oczarowani tą grą. Nie będę tego ukrywał. To prawda. Że mogę wam powiedzieć, że te wszystkie odcinki są w jeden dzień nagrywane. No tak. To u mnie naprawdę rzadkie. No mój chodź rekord... szybko. No idę przecież, już w impa strzelam, nie widzisz? Kupuję! What is that? Jakiś ultra mega dron bojowy. Teleport teraz aktywujemy. Na teleporta. Mam nadzieję tylko, że on przejdzie z nami, bo jeśli nie przejdzie z nami, to jest szumutne. A jeśli przejdzie, to może przeżyjemy czwartą falę. Magma Worm. Co to jest? Magma Worm? Jezu! Bić, zabić! Bić, zabić! Jezu, co to jest? Nie wiem, ale bić, zabić!
płonie! No tak! To płonie, bo to jest lawowy, przepraszam, magmowy. Nie, w sumie lawowy, lawa, magma to samo, tylko że jedno jest już na powierzchni, drugie jeszcze nie na powierzchni. Robak. Tylko mnie gwoździe tak idealnie w to trafiają. Pokonane i co wypadło? Już sprawdzam. To są ogłuszacze chyba. Ja biorę chyba. Fuel cell. Ja miałam jeden. Weź oba, bo ja tego nie potrzebuję, nie mam pomarańczowej rzeczy. Jezu, ten dron nam tak pomógł! Oj, tak, tak, tak. Chociaż trzeba wiedzieć, czy aż tak pomógł, na pewno jest potężny, ale czy pomógł jakoś bardzo, to nie byłbym aż taki pewien. Cicho, trzeba pozory zgrywać na YouTube. Nie, ale tak, ale ten dron wydaje się na pewno sensowny, jak tak patrzę. Tylko pójdź z nami, dobrze? Prototyp. W ogóle, piękne jest to, jaka jest różnica przedmiotowa u nas. A oboje i tak jesteśmy potężni. Kocham tę grę. To jest czyste RNG, ale to jest dobre RNG. Przecież to jest roguelite. Każde roguelite jest u podstaw RNG. Pomyśl sobie na przykład o Enter the Gungeon, no tak, ale nie wszystkie roguelite są dobre. A ja podaj jakiś przykład? Nie wiem. Na pewno jest jakiś trap. Wydaje się, że RNG jest źle zrobione. Nie wiem. Na pewno istnieje jakiś krab. No, tak, tak, tak. Ja się z tym zgodzę, tylko po prostu... Idem. Powiem tak, ta gra jest super, jeśli chodzi o grywalność, ale jeśli chodzi o jej aspekt RNG czy coś, nie wydaje się jakiś taki szczególnie, powiedzmy... Jest uczciwy. Inny. No to tak, 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 tak. Abyssal Depths? Abyssal Depths... Abyssal Depths... Kurwa, jakbym skądś to kojarzył. Tą nazwę. Ad Astra Abyss Ast. Nie, 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 chodzi o Abyssal Depths. Nie, Abyss. Ale tak, dron przyjechał z nami, więc jest fajne. Jej, dronu przyleciał z nami. Dobra. To tak, szukamy szybko teleportiera. Coś jeszcze nie robimy? Wiem. Ja wiem, że znalazłem tu jakiegoś mini-bossa, w sensie bossa podobnego przeciwnika. Jezu, jestem ale prawie dead. Szybko. Oj. Zaraz ci przylecę na pomoc, tylko muszę pokonać tej wroga, który przy mnie siedzi. Znalazłam skrzynkę za 305, więc ją otwieram od razu, czerwona. Okej, okay, czyli to jest skrzynka atakowa. Strzykawka, nie jest najlepsza, ale możesz wziąć. Nie, ja czekam na ciebie, już niestety podniosłam. A, okej, okej. Ja się tu teraz męczę z przeciwnikiem, który też mi dosyć dużo tutaj psuje. Krwi. Ja miałam owocka akurat, więc no. Co jeden się atak. Stało? Jeden atak mi zadał kilkaset obrażeń, niestety. Wiesz, że ja sama tego nie ugram. No wiem. Przecież czwartej fali poza tym nigdy nie przeszliśmy jeszcze. Tam fali, przepraszam. Czwartej krainy. Tak będzie lepiej. No, w ten sposób, jak nie przejdziemy, to nic nie odblokujemy nigdy już. Nie no, damy radę ostatecznie. Pamiętaj, że ja testowałem robota. Nie było balansu przedmiotów u nas, jeśli chodzi o uczciwe rozdawanie, że tak nazwę. I innych rzeczy, więc... Jeśli byśmy grali ostrożniej, to może by to lepiej wyszło. Poza tym się nie przejmuj, bo każda plansza, nawet jeśli nie przychodzimy, nie ukończymy, każda plansza, którą przeszliśmy wcześniej, daje nam postęp do jednej z postaci, która wymaga przejścia 30 plansz. Nie wiem, ile ich mamy ogólnie. Kurczę mnie, żeby to otworzyć, więc otworzę, bo może mi to poratować w życiu. Piatek? Double your healing, but it applied over time. Okej, czyli podwójne leczenie dostajesz, ale ono leczy cię z czasem. Moim zdaniem to jest dobre. Podwójne leczenie jest zdecydowanie lepsze. Nawet jeśli to jest rozłożone w czasie, niż takie natychmiastowe, ale słabsze. I w ogóle zauważyłem jedną rzecz. Może to tylko przypadek, ale zauważyłeś, że za każdym razem, kiedy coś bierzesz z tych jakby kwiatków, to te przedmioty mają jakiś super efekt, ale... Tak. Jakim cudem ja nie deadłam? No właśnie przez to, że masz podwójne leczenie. Mi się wydaje, że to zasługa Wazona. No a Wazon ma podwójne leczenie teraz na tobie. Okej, okay, skrzynka, co mamy w skrzynce? Sztylecik. Nie najlepsze na tą postać, ale okej. Okay. Przy czym podkreślam, to jest moja opinia. Nie znam się na tym profesjonalnie czy coś. A w ogóle piękny opis. Piękny opis mam na moją śmierć. Dead. Dead? I to już nie dead, tylko dead.
energy drink, nasz ulubiony. Mój ulubiony. A właśnie, wiesz co? Przestaw przy okazji. Nie wiem, czy na następne podejście nie wrócę do Huntress sobie na chwilę. O. To ktoś... Powiesz, że no, fajnie chyba by było, żebym co odcinek zmieniał tą postać. Tak, serio? No ta gra cię kocha, wiesz, że lubisz steki, no to daje ci steki. A właśnie, ty taki dziad jakby... Owockowi. Ja, właśnie jakoś... co chciałem? A, widzisz tego, jak, właśnie to coś takiego? To widzisz, jakiego pobiło, tylko że, ubiło, tylko że to było niebieskie. Widzisz jakieś mocniejsze chyba, w teorii, niż to czerwone. No. Brawo! I skończyłaś tak samo jak ja. Ale a długo wytrzymałam. Tak. A proszę. 30 minuta, więc odcinek kończymy. Jak i tak. Grać. Standardowo. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, mimo tego, że lamimy bardzo. Ja jestem usatysfakcjonowany, robocik mi się podoba. I tak, co będzie w kolejnym epizodzie? Nie wiem, ale potencjalnie to będzie za jakiś czas. Czyli Complete 30 Stages. Bo inne rzeczy... Nie wiem. Nie wiem. Ej, w ogóle teraz zauważyłem jedną rzecz, siostra. Jeśli chodzi o achievementy. No. Tak jeszcze przed zakończeniem. Napraw zepsutego tego robota z zapasem paliwowym z kapsuły ratunkowej. Nie rozumiem, o co z tym chodzi. Nie rozumiem, o co z tym chodzi, ale coś takiego jest. Tak czy jak... Może zobaczymy, o co z tym chodzi w następnym odcinku. Tylko... Kapsuła paliwowa kapsuły ratunkowej. To oznacza, że chyba trzeba coś zrobić z naszymi tymi, z którymi spadamy. Tak czy jak, zobaczymy w kolejnym. A teraz naprawdę już to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej!